Sąsiad zobaczył, jak ładuje i mówi, chyba sobie pomyślał, kurde, takim sprzętem, a po pół przyczepy wozi, o, i wziął, załadował po swojemu, jak ja tutaj byłem. Ja cię kręcę. O jeny, od serca. No, w sumie dobrze. Nie ma pustych przelotów. Kurde. O, poszła. Nie ma pustych przelotów. Leży mocno tutaj na tej stronie. O. Come on. No ma co dźwigać, kurde. Ale halki to są naprawdę bardzo dobre przyczepy. To chyba nikomu nie trzeba mówić. Ajajajajaj. To nie jest nic dobrego, coś takiego. Dla przyczepy. Dla siłowników może. O. Jest towaru, nie? Jest tego towaru. Dobrze. Bardzo dobrze. Damy w tym roku tak wyjątkowo, niezgodnie ze sztuką, że tak powiem, naszą, czy też moją, damy ten obornik po rzepaku. Tam, gdzie mieliśmy kukurydzę, gdzie był jęczmień jary, tam jest teraz rzepak. I po tym rzepaku zasiejemy tam pszenicę, gdzie tam chyba pszenicy nigdy nie było. Taki jest pomysł, zasiać pszenicę i właśnie dać obornik. Myślę, że tego obornika właśnie powinno być te, no na te 16 hektarów. Tam jest 16 hektarów. No zobaczymy, mamy kwiecień. Ja jeszcze mam, powiedzmy, tam z dwa kojce. Niecałe, bo niecałe, ale jednak mam jeszcze na płycie obornikowej, płycie gnojowej, i jeszcze tam jest u sąsiada. I jeszcze może coś tam sąsiad dowiezie, więc myślę, że starczy nam na całość. Jakieś kocisko chciało się zakraść. Poranny zabieg regulacji, w sumie to takie typowe T1, czyli regulacja i zabieg fungicydowy oraz dokarmienie i biostymulacja, ale misz masz. 133 litry wody na hektar, prędkość zazwyczaj tak do 14 km na godzinę, pszenica Skagen, stosuje tutaj Verben, czyli protiokonazol i prokuinazid, o ile dobrze pamiętam. Do tego Verben w dawce, kurczę, 0,8 chyba. Do tego antywylegacz 1-2 litra, nie wiem, czy ciutkie, nie za dużo. Do tego 0,3 trinexapaku etylu. I dalej tutaj idzie
Dr. Green zboża 1 kg na hektar oraz AgroSorb Folium 2 litry na hektar. 133, jak widzicie, litry wody. Delikatna rosa była z samego rana, stąd taka, a nie inna dawka, a przekłada się to też na dużą wydajność. Zacząłem gdzieś od godziny 8, przed 8, parę minut byłem na polu, no i od tam 9, 10 ma zacząć mocno wiać, stąd też taka decyzja o tym, że ten zabieg będę wykonywał wcześniej. Pszenica tutaj wygląda dobrze, chociaż całe pole to jest jedna wielka mozaika, są miejsca, gdzie wygląda ładnie, a są miejsca, gdzie redukuję sobie do 100 litrów na hektar, bo po prostu ta pszenica wygląda bardzo słabo i nie chciałbym regulatorem jej za mocno, no chyba nawet tu można śmiało powiedzieć, przypalić na tych słabych miejscach, dlatego też powiedziałem, że chyba troszeczkę jednak przedobyłem z dawką regulatorów. Tutaj na przykład mamy takie troszeczkę słabsze miejsce i tutaj sobie obniżam o 20% dawkę cieczy na hektar. Z tego powodu też pewnie mi zostanie trochę cieczy, no ale trudno, to tam nic nie szkodzi. Akurat tutaj teraz jest takie miejsce troszeczkę ładniejsze. Tam niestety przy tej fotowoltaice, no tam wygląda gorzej, no zresztą jest tam fotowoltaika, więc skądś ona się tam wzięła, że tak powiem, ale tam jest kupa słupów jeszcze do tego wszystkiego i no, tam trzeba troszeczkę się nakręcić z opryskiwaczem i zawsze trochę ta praca jest utrudniona. Co mówiłem, że tutaj tak, tu jest skagen, to chyba mówiłem, pszenica siana gdzieś tam koło 20 któregoś września, 250 sztuk na metr kwadratowy. Trochę ten deszcz, który spadł, nas tutaj podratował. Łącznie dostała około 160 kg azotu w czystym składniku. Tu jest stanowisko po rzepaku i o ile tutaj ona, no wszystko wskazuje na to, że odwdzięczy nam się w plonie za ten podany azot, bo wygląda ona tutaj, uważam, że ładnie, to o tyle jakby patrząc całościowo na to pole, no to już może tak kolorowo nie być, no. Może tak kolorowo nie być. Czekam tutaj na wyniki prób glebowych. To jest tak, jak wspominałem w ostatnim filmie. Czekamy na wyniki prób glebowych. Czekamy na wjazd później już z kombajnem, tak żeby zrobić sobie jakieś, kto wie, może mapy nawożenia precyzyjniejsze, mapy wapnowania. Teraz już, jak widzicie, przy zabiegach fungicydowych, regulacyjnych, omijam sobie słupy, nie bawię się w cofanie i tak dalej. O, tu mamy też słabsze miejsce. O, misz masz, naprawdę jest misz masz. Trzeba się będzie nauczyć tych pól, zobaczyć, może jakoś podzielić na pół, lepszą część pola i gorsza część pola, nie traktować może tego jako jedną działkę, chociaż no, trzeba by dwa razy jeździć. A tak sobie zrobię wszystko za jednym razem, no ale jakby powiedzmy finalnie, ekonomicznie miało to wyjść lepiej, no to wiadomo, że trzeba będzie to podzielić, a nie na siłę uprawiać na całości jeden gatunek, czy też tam jedną roślinę, skoro to niestety w portfelu nie przełoży się nam na ekonomię. No i tak dzisiaj króciutko, myślę, z tego pola. O, jestem na polu, gdzie sialiśmy groch jako ostatnim polu. Bardzo ładnie tutaj wschodzi. Tu zobaczymy zaraz, zobaczę sobie teraz zaraz jak dalej, ale tutaj schody są bardzo ładne. O, wilgoć w ziemi, bardzo dobry znak. Kawałeczek chętnie bym urwał korzonka, co? O kurde, głęboko zasiany. Tu jesteś jakiś koleżko nasz. No jak tak będę urywał, to na pewno nie sprawdzę korzenia. Chciałem sobie zobaczyć, czy mamy jakieś brodawki, ale tutaj... Tu pewnie będzie problem z brodawkami, ponieważ prawdopodobnie jest to pole, na którym pierwszy raz jest groch. Przynajmniej nie kojarzę, żeby coś właściciel mówił. Elegancko, fajnie, czyściutko. No, super. Super to tu wygląda. No tu coś łaziły dziady.
dziczyzna. Teraz sobie tutaj zobaczę. Ale spoko wygląda. Ciekawe jak na tej górce jestem. Jestem ciekaw jak na tej górce to wszystko wygląda. To widać, że podwójnie obsiałem. Zaraz dużo gęściej. Tu jest też trochę zbuchtowane, ale też groch wschodzi. A tu no, są pojedyncze groszki. Tu jest troszeczkę słabsza ziemia, więc pewnie bardziej się nasiona utopiły. Ale jest. Tu jest, tu jest. Tu jest. Tutaj, o, groszek. To akurat, o, tu jest groszek. Także wschodzi. Aj, te górki doliny. Myśliwi, widzę, tutaj chorągiewki powstawiali. Ale trzeba przyznać, że pomimo fantastycznej lokalizacji dla dzików, no to za specjalnie nie widzę, żeby tu było poryte, nie licząc tamtego miejsca. Nie no, nie no, powiedziałbym, że szacun. O, tu jak groszek wschodzi ładnie. O. Ale wilgoci jest, ciutkę tam popadało. Wydaje się też, że ziemia była odpowiednio przygotowana do siewu, ponieważ nie robiliśmy tu wielu przejazdów, a tak naprawdę był tu zrobiony jeden przejazd. Ładnie wschodzi. No, elegancko. Fajnie wschodzi. Był tutaj robiony jeden przejazd, tylko z pawmetem. Wcześniej wapno, też Atrigran, ale wilgoci mamy. Wcześniej wapno, polifoska i nic więcej w sumie. Głęboko zasiany, właśnie po to, żeby mógł się ładnie ukorzenić. Korzonek fajny, szkoda, że urwany. Po to, żeby mógł się ładnie ukorzenić, żeby właśnie mógł czerpać wilgoć z gleby. No i teraz czekamy tylko i wyłącznie za ciepełkiem. Jak będzie ciepło, no to ten groszek, myślę, że tutaj będzie fajnie rósł. Znaczy mam nadzieję, że będzie fajnie rósł, bo to się wszystko okaże. Mogłem tu jeszcze wapna dosypać. Cały czas walczę z sobą, czy jeszcze nie zaaplikować. Tutaj mam jeszcze granulowane. No tu ma być rzepak. Może sypnąć jeszcze po chociażby 300 kg.